Dzień dobry Państwu. Wspólnie z dr Izabelą Król pozdrawiamy wszystkich wielbicieli zwierząt. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odrobaczaniu nie tylko kocurów, ale główną gwiazdą jest dzisiaj Bonzo, który bardzo nie lubi wizyt. Dzień dobry. Miau. Pani doktor, musimy odrobaczać zwierzęta. Jakie zwierzęta odrobaczamy? Czy tylko koty i psy? I dlaczego to jest takie ważne? Odrobaczanie no jest bardzo ważne. Jest bardzo ważnym elementem, dlatego że pasożyty są dla nas są niebezpieczne i dla naszych pupili, i dla nas. Bytują w przewodzie pokarmowym, żywią się naszym pokarmem, naszymi substancjami odżywczymi i grożą nam pewne choroby, wychudzenie, spadek aktywności ciała i różne inne konsekwencje. Odrobaczamy psy, koty i odrobaczamy drobne gryzonie, króliczki, świnki morskie, które zakupujemy w sklepach zoologicznych, ale je głównie na samym początku, kiedy wychodzą z hodowli. Później o systematyczne odrobaczanie dbać nie musimy. Natomiast systematycznie powinniśmy odrobaczać naszych pupili, czyli psy, koty. Zaczynamy odrobaczanie od młodych osobników, które przyprowadzamy, młode szczeniaczki, młode kociaki, które zabieramy od matki z hodowli i dlatego, że one już mogą być zarażone, ponieważ zarażają się, jaja pasożytów przechodzą przez drogą łożyszczkową, a także z mlekiem i taki mały szczeniak, mały kociak przyniesiony do nas do domu już może być mieć w sobie pasożyty. Czy musimy wtedy zrobić właśnie jakąś diagnostykę, żeby wiedzieć, jakiego rodzaju to są pasożyty? Powinniśmy zrobić, ale pierwsze odrobaczanie, jakie powinno się odbyć, to w wieku 3 tygodni już te zwierzęta powinny być odrobaczone przez tych pierwszych swoich właścicieli. A w momencie, kiedy my przyprowadzamy takiego małego zwierzaczka do domu, powinniśmy faktycznie zrobić pierwszą diagnostykę. Powinniśmy zbadać, pozbierać ich kał i przynieść do analizy po to, żeby wiedzieć, jakie tam są występują pasożyty. Dlatego, że te podstawowe tabletki odrobaczające, leki odrobaczające działają przeciwko robakom obłym, czyli glizdom, i płaskim, czyli tasiemcowi. Natomiast można również w kale stwierdzić, szczególnie u młodych zwierząt, również pierwotniaki w postaci lambliozy Giardi, a to już leczymy i nie powinniśmy leczyć tak sobie, bo nam się wydaje, że ten zwierzak to ma, tylko powinno to być zdiagnozowane w kale i wtedy dobieramy odpowiedni lek do tego, co tam znajdziemy. A jak możemy poznać, jakie są objawy, na przykład, że nasze zwierzę jest, mówię tutaj o kocie czy o psie, że jest zarobaczone na tyle, że musimy znowuż go odrobaczyć, jeśli akurat wydaje się, że jest wszystko ok, a kot na przykład, nie wiem, przestaje mieć apetyt, czy pies, czy są jakieś inne objawy? Pierwszym takim objawem jest spadek masy ciała. I tak jak zawsze wszystko, co się dzieje niedobrego we wnętrzu naszych zwierząt, odbija się to na skórze, więc skóra staje się też taka bardzo matowa, wyłysiała, wyłysienia są w charakterystycznych miejscach, psy stają się osowiałe, czasami pojawiają się biegunki na zmiany z zaparciami, a u kotów do tego stopnia, że czasami człony tasiemca potrafią wychodzić z odbytu i możemy je zauważyć w postaci takich malutkich, podłużnych tworów w okolicy ogona. A powieki? Bo to też powieki u koty, które są mocno zarobaczone, u nich jest osłabienie organizmu i czasami nachodzi trzecia powieka na gałkę oczną i wówczas ten kot wygląda mniej więcej w ten sposób. I ja to wywołałam, ale to jest naturalne, znaczy nie to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje. I to jest ta patologia, która mówi, że należałoby tego kota odrobaczyć. Koty w ogóle musimy odrobaczać co dwa miesiące, dlatego szczególnie te koty wychodzące, ponieważ one polują i są bardzo mocno narażone na zarażenie, zjadając myszy, szczury, nornice, które są nosicielami pasożytów. One bardzo często mogą właśnie powinny być odrobaczane. No dobrze, a właściciele, czy my też powinniśmy się w związku z tym odrobaczać? Jeśli tak, to w jaki sposób, czy żeby to było skuteczne? Tak, powinniśmy się raz, dwa razy do roku odrobaczyć takimi popularnymi lekami, które zaleca lekarz pierwszego kontaktu. Szczególnie odrobaczać się przeciwko glistnicy.
Natomiast tasiemiec czy tam lambrioza to już są rzeczy, które... Ale ważne jest, żeby się odrobaczyła cała rodzina. Musi się odrobaczyć cała, pies, kot, całe nasze środowisko, w którym żyjemy w tym samym czasie. Tylko wtedy to ma sens, żeby w jednym czasie wszystkie pasożyty zostały zniszczone. No, tutaj Bonzo się niespecjalnie podoba ta wizyta, no ale pewnie zaprosimy go jeszcze za tydzień, bo będziemy chcieli Państwu pokazać, jak ważne jest dbanie w sezonie wiosennym i letnim, który już przed nami, lada moment, żeby zabezpieczyć nasze zwierzęta przed kleszczami, które roznoszą straszne choroby i być może innymi pasożytami. Dziękuję Pani Doktor. Dziękuję. Zapraszamy za tydzień.